kwiecień z Kingiem i z małymi morderczymi dziećmi, które wstają z grobu, ponieważ wtedy są najbardziej przerażające. King dał nam bardzo wiele rzeczy, które są straszne. Kukurydza, oczywiście ciężarówki, samochody, psy, ale przecież najbardziej straszna ze strasznych rzeczy jest śmierć. I książka, której ponoć nie chciał wydać, ponieważ był to jego najbardziej cynicznie napisana powieść, którą gdyby nie to, że podpisał kontrakt, to by jej nawet nie wyrzucił, której ponoć jednocześnie najbardziej się bał, z tego co wyczytałem gdzieś tam w wywiadach, przełożona została na film w 89, a potem w 2019. Mówię o Cmentarzu Zwierzaków, Pet Cemetery, pisany przez S, który to film jest bardzo dziwny, bo nie jest jeszcze latami 90. i tego typu horrorami, ale już nie jest typowym horrorem z lat 80. Zatem czym on, kurczę, jest? I love death. Dislike living. Szczerze, to ja jestem absolutnie wielkim fanem tego, jak wiele filmów jest w tym jednym filmie. To, autentycznie, ja mam wrażenie, że w którymś momencie King po prostu, bo jasne, jest cała ta historia a propos tego, że o, to jest oparte w dużej mierze na jego prawdziwych przeżyciach, bo tutaj i kot, i dziecko, które prawie wlazło pod ciężarówkę. No i oczywiście narzucamy na to 50 tysięcy rzeczy Kinga, które już mają nazwy, ale trzeba je jakoś nazwać po swojemu, bo King tworzy swoją, nie wiem, mitologię jak Lovecraft i trzeba po prostu w uniwersum Kinga się obracać. Ale tutaj jest nawtykane tyle rzeczy, że bez jednego elementu, który znajduje się w książce, można się troszkę pogubić. Przynajmniej mam takie wrażenie. Ja wiem, o czym, wiem, o którym nawet mówisz, że tak się wyrażę, momencie, fragmencie rzeczy, ale do tego przejdziemy jeszcze, bo ponieważ musimy zacząć oczywiście od fabuły. Fabuły filmu. Nie ruszam książki, nie ruszam też drugiej wersji z 2019. Fabuła jest taka, że bardzo wyraźnie nieszczęśliwa rodzina, która moim zdaniem składa się przynajmniej z jednego psychopaty, a możliwe, że każdy z nich jest co najmniej chory psychicznie, przeprowadza się pod jakieś miasteczko, gdzie facet ma zacząć swoją nową karierę, ale wybierają dom, który jest najbardziej niebezpiecznym domem na świecie, naprzeciwko którego mieszka najbardziej creepy starszy pan na świecie z najlepszym głosem i dowiadują się o tym, że w sąsiedztwie jest przepiękny cmentarz dla zwierzaków, który w dodatku jest jeszcze mrocznym cmentarzem, gdzie ludzie zakopują najwyraźniej swoich bliskich, by ci bliscy potem wrócili i zostali znowu zabici. I nie uwierzycie, w tym filmie główni bohaterowie zakopują postacie, które potem wracają, by znowu zostały zabite. No what a twist. Powiem ci tak, gdyby to było jedynym clue w filmie, to by było okej. Bo hej, gdzieś tam na drodze znany pan Romero, człowiek zombie, pomyślał, hej, tutaj są zombiaki, kupię prawa do tego filmu, warto, nagramy film, jest dobrze napisane, więc nie ma co przepisywać, bierzemy to. No. Ale okazało się, że wyobraźnia Kinga i to, że on swoim magicznym, kaprawym palcem musiał dotknąć tego filmu i wycięto ten jeden fragment, tę jedną postać, jest tak dla mnie dziwny, ale tak go uwielbiam od początku do końca, bo mamy tutaj wszyściusieńko, z czego King słynie. Już powiedziałem, bierzemy rzecz, która ma nazwę, nazywamy ją w inny sposób. Zgadnijcie, gdzie dzieje się akcja. Ludlow w Maine. Nie ma takiego miasta, ale co z tego? Co do tego, jest dzieciak, który będzie widział przyszłość albo przewidywał przyszłość. Jest creepy dziecko, creepy zwierzęta, creepy przedmioty. Nie ma tylko jeszcze, nie wiem, creepy żołnierzyków, jak w Masters of Horror. Są najdziwniejsze sceny zamiatania liści. Jest w sumie krytyka chrześcijaństwa. No ta, oj tak, zamiatanie liści. Oj, zamiatanie liści to jest 10 na 10. No i oczywiście jest krytyka chrześcijaństwa z naciskiem na pana Kinga, który oczywiście musi być jakby personifikacją katolicyzmu, tak? Bo ubrali go w ten strój księdza i on tam się sili naprawdę. To jasne, wygląda lepiej niż
nie pamiętam, to się nazywało Dom Róży, czy jakoś tak, gdzie przyszedł z pizzą. Wygląda lepiej jednak w tym stroju księdza, ale o matko, tu się dzieje tyle rzeczy. Serio, to jest jedna z tych rzeczy, które nie są odcinkowe u Kinga, a mogłyby być. Wiesz co, to jest może słuszna uwaga, bo ja oglądałem ten film i moim pierwszym wrażeniem było, po pierwsze, że wersja z 2019, którą oceniłem nieźle, ale byłem zawiedziony, bo uważałem, że mogli to zrobić dużo lepiej i trochę mnie bolało, że nie pograli bardziej strachem. I wtedy, gdy oceniałem, myślałem, kurczę, te 20 lat temu zrobili to lepiej. I teraz oglądałem, mówię, o nie, nie zrobili tego lepiej, Chryste, czemu nie dodaliśmy tych kilka elementów? Czemu ta rodzina jest tak bardzo patologiczna? I chyba to jest dla mnie jeden z największych problemów, bo sam element strachu tego, że coś wraca i wraca inne i że dostaje ten aktor, który gra naszego Jada, starszy pan powtarza dead is better takim cudownym głosem. Sometimes dead is better. Super, no okej. To jest dobry motyw, ale jeżeli my nie dostajemy postaci, z którymi chociaż odrobinkę możemy się utożsamiać, to gdzie ma wejść ten horror? Ale tutaj jest absolutny problem z utożsamianiem się z kimkolwiek, bo masz do wyboru co? W ogóle, jak poznajemy tę rodzinę, to jest tak. On ma problem ze wszystkim. Ona ma problem z nim, mającym problem ze wszystkim. Dziecko jedno jest rozwrzeszczane, drugie jest głupie. Czy ja mam się utożsamiać z kotem, który ma imię po Winstonie Churchillu? Żadne dziecko nie nazwałoby swojego kota po Winstonie. To jest w ogóle tak jakby, wiesz, no... 15 prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak nazwałem mojego kota, mając 5 lat. Autentycznie już prędzej bym uwierzył, że ten, nie wiem, 2-letni Gage nazwałby go Winston po papierosach, bo jego ojciec pali. To już prędzej bym to kupił. Ale w tym momencie tak myślę, wow, dobra. Lecimy w tę stronę. Kingu, przekombinowałeś. Wiem, że w książce w ogóle tam jest taki cudowny zabieg. O muzyce trzeba powiedzieć. Trzeba, bo w tym filmie z jakiegoś powodu jest bardzo dużo zespołu The Ramones. No, dlatego, bo ponoć... Znaczy, The Ramones, czy ja nie wiem, ja nie wiem, jak się wymawia. Ramones. Ja się z różnymi... Hej, ho, ponoć let's go. Mówi. Każdy, kto grał w Tonego Hołka, wie co. Właśnie mówię, tak, bo ja nie znam kompletnie zespołu, ale hej, ho, znam. Więc ponoć King po prostu lubi i dlatego powiedział, musi być. Ale z tym utworem też jest związana część w książce. Tutaj za każdym razem, jak panu Creedowi, i uwaga teraz, żart muzyczny, zrozumiałem ten żart, ponieważ kiedyś byłem wielkim fanem Creedu. Gdy słuchałem hip-hopu, Creed był jednym z pierwszych zespołów metalowych, który tak mnie złapał za serce taką swoją czystością. Metal, bo to jest chrześcijański bądź. Małe M pisane gdzieś pod jakąkolwiek literą. No ale dobrze, już... W momencie, kiedy on myśli o wykopaniu swojego syna, trochę uprzedzam fakty, to za każdym razem po głowie mu chodzi hej, ho, let's go. Ale tutaj, ja po dziś dzień oglądałem to 2 dni temu chyba i oczywiście od razu sobie jeszcze zaserwowałem sequel. Musiałem. O nie, to ja się już poddałem. Musiałem. I cały czas chodzę po mieszkaniu i śpiewam sobie pod nosem I don't wanna be buried in pet cemetery. Dobra, żeby nie było... To jest akurat chyba jedna z najlepszych rzeczy, która znowu bardzo nie pasuje, bo horrory z lat 80. To jest w opór creepy film. Tak, ale horrory z lat 80. miały takie strony, a tematy swoje. Coś właśnie, to jest coś takiego jak Freddy 3/4 będzie miał tego typu temat muzyczny, albo 4/5 bodajże. 4/5, jakkolwiek to brzmi. 4/5. No. Czyli około 84/5 to wtedy AC/DC, tego typu zespoły robiły kawałki. Dlaczego mówisz AC/DC? Czy ty znowu próbujesz mi wtłoczyć Maximum Overdrive? Proszę, to mi przyszło na myśl. Jasne. Wcale nie używałeś przez długi czas utworu He's a Man Behind the Mask. Wciąż używam, to jest jeden z moich ulubionych utworów, no, chciałem powiedzieć. Właśnie. Do czego on był? Do piątku 13, no 4 albo 5. Chyba. Ale to, było, tak, no. To też się pokazuje, jak bardzo ten film nie bardzo potrafi wczuć się w dekadę. On nie jest horrorem z lat 90. zdecydowanie, jeszcze? Ale już nie jest tym z lat 80. Mimo tego, że wrzuca właśnie ten kawałek Ramones, który jest cudowny. W sensie ja lubię ten kawałek i on, tyle że film się kończy, film jest wolny, spokojny, bez szokowania, nie jest slasherem kompletnie, a dostajemy kawałkiem, który idealnie by kończył zabawną część Freddy'ego Kruegera. I mówisz, co? Why? I to idealnie koresponduje z tym,
że dostajemy 50 wątków, które są straszne i te wątki się tak dziwnie przeplatają, bo ten film długo, długo nic nie robi. Na tej zasadzie, że teazuje nam, hej, zobacz, zobacz, mieszkacie 10 centymetrów od najbardziej ruchliwej drogi w całym Maine, podejrzewam, że bardzo możliwe, że to jest taka droga, gdzie jak NASCAR, że oni jeżdżą w kółko, w ogóle bym się nie zdziwił, cały czas jadą w lewo, bo mam wrażenie, że ten sam tir, czy tam ciągnik siodłowy, jedzie dwa razy w ciągu 5 minut filmu. Nie mi oceniać, ale mieszkacie w bardzo dziwnym miejscu. Macie kota wychodzącego, macie dziecko, które ewidentnie kocha ciągniki siodłowe. I to nie tylko ma miliony zabawek, ale jeszcze za każdym razem, jak coś przejeżdża, to ono tam biegnie. I dwójka rodziców nie jest w stanie opanować dwójki dzieci, z czego jedno ledwo chodzi, nawet no jak jest zombifikowane. Ja uwielbiam tą scenę, w której nasz tak bardzo, oczywiście kiedy, ja wiem, to źle brzmi, uwielbiam scenę, gdy Gage ginie, ponieważ jest to, mamy taki cudowny, idylliczny piknik, kolorki są zmienione, mamy puszczanie latawca. Nie da się zrobić tego bardziej idyllicznym, ale aktor ten główny tak bardzo się stara. Nie wiesz, czego brakuje? Płotka, żeby to dziecko nie wyszło. Tego białego, amerykańskiego płotka. Takiego niziutkiego. Brakuje. No i tak to dziecko by się nie przegramoliło przez to. Ale zbiera się wiatr. Tu tam plastikowe rzeczy odpadają po prostu. Jakby żagle wieją. Wiatr wieje, żagle coś tam robią. Nieważne. Żagle się rozumają. Let the sails sail. W każdym razie... Let the bodies hit the floor. I patrz, jak łączymy, wszystko się łączy w metal. No, o horrorach z lat 2000 też kiedyś trzeba będzie porozmawiać, bo to jest też osobny gatunek. Tak, ale, tak. Ale o to przychodzi spełnienie w życiu dziecka. Zobaczył z bliska, jak wygląda grill samochodu, który tak kocha. Który, ale żeby nie było, tu nawet jest ładnie nakręcone, w sensie... Bo chyba jest, my hejtujemy, bo ja, żeby nie było, będę hejtował ten film strasznie. Uważam, że po obejrzeniu jeszcze raz, wersja z 2019 jest jakoś tak 5 razy lepsza, 7 razy lepsza. A nie jestem mega fanem tej wersji z 2019. Okay. Ale ujęcie, w którym mamy dziecko, które oczywiście uderza i mamy piękny, samotny bucik pełen krwi, który upada, okej, to jest ładne ujęcie. Tyle, że chwilę wcześniej mamy tego ojca, który najpierw się... Dziecko jest zaraz za nim. Tak może metr. I on tak usilnie się nie odwraca. Nie mogę się odwrócić, bo scenariusz jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dziecko coraz dalej, coraz dalej. I potem goni dziecko, dorosły, młody mężczyzna, silny, w kwiecie wieku. Nie jest w stanie w ciągu, nie wiem, 30 sekund mniej więcej dogonić dzieciaka, który ledwo chodzi na dwóch łapkach, że tak się wyrażę, który w tym czasie rozpędził się tak bardzo, że ten nasz ojciec się jeszcze wywraca. Nie! Z całym szacunkiem. Mi się zdarzało gonić kulona pędzącego, mojego kota biegnącego i byłem w stanie je dogonić. Byłem w stanie kulona na ulicy kiedyś złapać. Naprawdę mogli zadbać bardziej. To dziecko, zadbali, no, to dziecko jest na tym etapie ledwo co erectus, na pewno homo. I nie wiem, 15-20 minut wcześniej w tym filmie to dziecko jest ratowane z takiej samej sytuacji przez gościa, który za 10 minut, jak jeszcze wypali jedną paczkę papierosów, to umrze. Panie doktorze. Którego nie ma na ujęciu wcześniej. Innymi słowy, on zdążył wybiec z domu. Teleportować się. I przebiec. Naucz się teleportacji. No dobra, i tego głosu, i tego głosu chciałem powiedzieć. I takiego głosu. Głos jest cudowny. Głos jest najlepszy. No jeżeli jest jedna rzecz w tym filmie, cudowne. To jest ten głos, zapamiętasz. Jeszcze są efekty. I kota. Sprawa jest taka. Przeskoczyliśmy do momentu kluczowego, pomijając absolutnie elementy, które działy się po drodze. Bo nikt ich nie pamięta. Bo wszystko tak naprawdę nie zaczyna się od małego dzieciaka, który ledwo co nauczył się chodzić i pierwszym jego obiektywem jest wejście pod tira. Wszystko zaczyna się od tego, że ginie kotek. Kotek przepiękny, chyba Brytyjczyk, imieniem Church. British Shorthair, tak. W domyśle zostaje również potrącony. Mimo tego, i to jest najdelikatniej potrącony kot na świecie, któremu się nic nie stało tak naprawdę. Nic się mu nie stało. Jedyne co, to był na tyle zimny, że przyssał się do trawy. Jest tak odklejany dziwnie, ale to jest ten element historii prawdziwej.
bo oto jak King kilka lat wcześniej trafił do swojego nowego domu, to tam sąsiad ich ostrzegał, że tutaj samochody jeżdżą, uwaga na dziecko, dziecko prawie zostało potrącone, jak w tym filmie, i w końcu kot został potrącony, dokładnie jak w tym filmie. No i sąsiad, który nie ma w tym żadnego interesu, dalej nie rozumiem, dlaczego to robi, i mówi: hej, ja znam taką miejscówkę, kojarzycie ten cmentarz? Znaczy, wszyscy mówią cmentarz, tylko dzieciaki, które przygotowały szyld, zrobiły literówkę, więc trzeba się jakby pod to podpisywać. No i dobrze, o ile pierwsza warstwa, cmentarz, jest okej. I wygląda super gotycko, super creepy. Jakby ten okrąg przepiękny. Jakby Tim Burton tam kucał gdzieś za jednym nagrobkiem, to nie miałbym żadnego problemu. Masa easter eggów, zgadzają się w ogóle imiona kotów, psów i innych kun z tym, co w książce. Nawet tak. Umieścili tam, zdaje się, że imię tego faktycznego kota Kinga. On się Smak nazywał, czy jakoś tak. W każdym razie. Ale okazuje się, że cmentarz to jest tylko preludium. Bo oto za cmentarzem jest drugi cmentarz. Nie, jakieś tak 100 kilometrów za cmentarzem, bo oni idą i idą. Miliard metrów wyżej, gdzie stary palący koleś bezproblemowo wspina się po półkach skalnych, jakby to był Assassin's Creed. A obok tego lekarz, który już ustaliliśmy, jest w kwiecie wieku, ale ma spory problem z wykonywaniem czynności. Jest mocno zmęczony. I uwaga, znowu pominęliśmy coś. My cały czas coś mijamy, bo ten film, bo te pierwsze 40 minut jest tam się do dzieje niczego. Wszystko i nic. No właśnie, w sensie, bo tam jest mnóstwo rzeczy, które powinno, i swoją drogą ten film z 2019 nawet lepiej rozwija, ale ten wcześniejszy, on tylko tak pokazuje: ej, tu było coś strasznego w książce. Idziemy dalej. No właśnie o to chodzi. Cały ten film jeszcze ma jedną postać, o której zapomnieliśmy, bo po co przyjechał ten koleś ze swoją rodziną? Dostał nową robotę, jest lekarzem. Co jest zresztą częste u Kinga też, prawda? Że dostajesz nową robotę, przeprowadza się do Maine. W ogóle bardzo często lekarze się przeprowadzają do Maine. Ostatnio się przecież przeprowadzili z dzieci kukurydzy. Więc najwyraźniej to są jego doświadczenia życiowe, że on żył i ciągle przyjeżdżali do niego lekarze. Tylko nie od tego, co trzeba. I w każdym razie o to chodzi, że pierwszego dnia roboty, co jest też w ogóle cudownym przejściem, on mówi: nie, daj spokój, ten dzień w pracy będzie całkiem w porządku i spokojny. Bam, hard cut, ostre cięcie, przeskakujemy do tego, niosą nastolatkowie swojego kumpla ze rozwaloną czaszką. Wystaje mu mózg. Tak. Zaraz. Co jest? Czy to jest groteskowa komedia pomyłek, w której gość mówi: no przecież nie może się stać nic gorszego. I w tym momencie za nim wybucha krowa, nie? Czy coś takiego. Ale no i oczywiście, jak to u Kinga, musi być Wirgiliusz, jak w boskiej komedii u Dantego, i ten martwy dzieciak imieniem czy nazwiskiem Pascal, zostaje teraz mentorem. I on będzie... Dlaczego koleś, bo ja rozumiem, jeżeli on by go odprowadzał za rękę na drugą stronę, o, już możesz spokojnie odejść, i potraktował go z szacunkiem, z jakim nie traktował go nikt inny. Ten film pokazuje: no dajcie, musimy to zrobić tak, jak to się robi. No i umarł. No i umarł, dosłownie, to jest przecudownie straszne. No ja spoko, umarł. I on w tym momencie: dziękuję, że mi pomogłeś. Tak, ja w ogóle, w sensie, a najśmieszniejsze, że w książce to pomoc jest opisane lepiej, że rozumiemy to. Film jest to pokazany beznadziejnie i ja muszę przyznać, że potem trafiłem na jakiś materiał tłumaczący mroczny sens tego filmu, i ten koleś tłumaczący ten film właśnie mówi, że to się dzieje, a ja w tym momencie tak... I przewijam to, co oglądałem, i tak... No nijak to się nie ma. Co więcej, mądry reżyser zadbałby, żeby chociażby tego dzieciaka, który dostaje ciężarówką, pokazać, nawet nie wiem, że się mijają wcześniej, cokolwiek, żeby poświęcić kupę czasu, jak on ratuje to życie, jak jest załamany, jak mamy ujęcie tego, jak się nazywa, tego naszego polskiego chirurga, który siedzi taki zgrabiony, pali fajkę, nie pamiętam, jak się tam nazywa, wiesz. I w tym momencie to mamy całkiem inne ujęcie, mamy nagle, rozumiemy jakąkolwiek motywację bohatera. Ja tutaj, poza tym, że wszyscy nasi bohaterowie są creepami, oni nie mają żadnej motywacji poza tym, co mówi im scenariusz. Bo oni na nic nie potrafią nawet dobrze zareagować. Nawet na śmierć dziecka nie potrafią zareagować dobrze.
Ale tutaj to jest właśnie ten problem między innymi, bo tam problemów jest jeszcze kilka, ale nagle dowiadujemy się, hej, rodzina mojej żony nienawidzi mnie jako człowieka, lećcie sami. Tutaj to, lećcie sami, ja zostanę, dajcie mi 4 dni, ja jakby git, nie? Oni się nienawidzą w tym małżeństwie. Tak. Oni tak. się po prostu nienawidzą i te dzieci to jest chyba jedyne, co ich trzyma razem, a i tak wydaje mi się, że nie do końca. Co więcej, mamy jedną rzecz, bo oczywiście nagle mamy, już dawno dziecko umarło, chyba to wtedy jest jak dziecko, nie pamiętam, czy to wtedy, czy to, nie, jak kot umarł i wrócił, to mamy sytuację, gdzie żona, jedno dziecko ma chyba 5-6 lat, więc małżeństwo to musi być tam powiedzmy 7-8, może 10 lat, czyli znają się czasu. Tu przekleństwo było. I nagle żona mówi, wiesz co, opowiem ci o czymś, czego jeszcze nigdy nie powiedziałam, o czymś niezwykle ważnym, co jest ogromną traumą, a mąż nagle tak, aha, okej, rozumiem, dam ci Valium. What the fuck? Nie, a ona nie, opowiada on oczywiście o kongresie. Hej, to ja teraz mam kolejny powód, żeby nienawidzić twojej rodziny, pomijając fakt, że na pogrzebie twojego dziecka twój teść dał ci w mordę. No. A potem, napieprzając się pod ołtarzem, zrzuciliście trumnę z tym dzieckiem. No, ojciec rzucił, żeby nie było, ojciec, ten tam no. nawet, tak, tak, tak. I swoją drogą, tutaj, w każdym normalnym, powiedzmy, każdy z nas chyba powiedziałby, no nie ma opcji, żeby ktokolwiek coś takiego dopuścił do tego. Ten ojciec powinien zostać wpierdol od wszystkich, wszyscy go powinni odciągnąć. A ojciec podchodzi do niego przy prawie pustym, no półpustym, cmentarzu, tylko kościele. I ludzie wiedzą prawdopodobnie, co on zaraz zrobi, bo znają tego faceta pewnie całe życie. I nikt tego ojca nie zatrzymuje, pozwalają mu zlać tego syna i co więcej potem łapią syna, a nie ojca. Co za chory świat tutaj jest? Ale to jest świat podstawówki. Który ja pamiętam. Nie interesuje mnie, kto zaczął. Kojarzysz tę najgorszą metodę wychowawczą? O, tak, tak, nie, sprawiedliwość tak. nie jest ważna. Po prostu macie się pogodzić. Kochajcie się. To jest jakaś urojona wizja, ale mniejsza o to. I oni nie wiedzą, co zrobić z kotem. Sąsiad nagle okazuje się altruistą, który ma jakąś chyba hidden agendę, bo chciał sprawdzić, czy to dalej działa. Bo sam już kiedyś próbował zakopać swojego psa. Ten pies wrócił. To był pies? Tak, to był pies. To był I potem go musiał zabić jeszcze raz. I musiał go zabić, więc on jakby doskonale wie, że chowasz swojego zwierzaka, wraca demon. Więc co robisz? No, bo wiesz, pana córka wcale nie jest gotowa na śmierć kotka. Tak, dokładnie. On, to jest w ogóle cudowne, że motywacja tego naszego starego Jada jest taka, że ja to ci pokazałem, bo ty nie potrafiłeś córce powiedzieć, co to jest śmierć. A ja cię wziąłem specjalnie z córką na cmentarz, żeby pokazać jej, co to jest śmierć. To jest twoja wina tak naprawdę. Ale ten koleś 100 razy lepiej wytłumaczył, czym jest śmierć, prawda, niż ktokolwiek. To trzeba przyznać, dał sobie radę, podczas gdy żona podkuliła ogon i stwierdziła, nie lubię cmentarzy, chodźmy stąd, oddaj mi dziecko, idziemy. I tak, creepy i głupia żona. Creepy to ona się dopiero później robi. To prawda, robi się. I podejmuje bardzo dziwne decyzje. I kolejna rzecz creepy, a propos tej cholernej wielkiej traumy. My też nie wiemy nic o tym przez długi, długi czas. Czego do tej pory się boimy? Boimy się na początku... Ciężarówek. Potem boimy się o stan psychiczny wszystkich dookoła, głównie widzów. Potem zaczynamy się zastanawiać, okej, dobra, skoro ten martwy nastolatek zaczyna gadać, kot stał się zombie demonem, jest coraz dziwniej, ale okej, karuzela jest jeszcze bardziej napędzana. Boimy się cmentarza, na którym co chwilę słychać dziwne dźwięki stwora, którego nie ma. Którego nie ma w tym filmie. Nie ma w tym filmie, ale słychać ewidentnie, że coś tam drze mordę. W scenariuszu jest napisane XXX, czyli ta nazwa tego demona, drze mordę. Więc wystąpi w pewnym sensie. Być może stał za kamerą, co nie zmienia faktu, że wiesz, i nagle dostajemy jeszcze informację, bo ja ci muszę się do czegoś przyznać. Jak byłam mała i moje wspomnienia wyglądały jak wiktoriańska Anglia, ewentualnie jak jeszcze na USA mówiło się Wielka Brytania, to zanim podpisaliśmy papiery o niepodległość w Lexington i Concord, to... Dobra, wracając, bo już podygrywałem w dziwną unifikację Stanów Zjednoczonych. Ergo, u niej w rodzinie było ich 11, mieszkali na dnie jeziora i było tak źle, że
Jedna z sióstr, która miała problemy z kręgosłupem... Powiedziałeś eufemistycznie. Która prawdopodobnie była bardziej zmutowana niż rodzina w Wzgórza Mają Oczy. Ewentualnie, jak się nazywali ci w X-Files? Pikoków. Rodzina Pikoków. No, oni też byli całkiem sympatyczni. No, tylko mieli mamę pod stołem. To też było... ale dygresja. W każdym razie zmutowana siostra, która po prostu gada głosem z otchłani piekielnej, jakby po prostu miała stałe połączenie z Tristram. Jest powykręcana i wytłumaczcie mi, kto do jasnej cholery pozwala dzieciom opiekować się nad takimi osobami. Kto? Ja wolę inną rzecz, bo pół biedy, że powiedzmy, że okej. Okay. Nie mamy pieniędzy na szpital, nie mamy pieniędzy na nic, ogromna rodzina, czyli tam na pewno jest jakaś chrześcijańska, nie wiem, misja, ktokolwiek pomaga i tak dalej, ale nie ma na nic pieniędzy, ale rodzice se wychodzą na wieczór, żeby spędzić go razem. Gdzie? Na polowanie na śmietniki chyba? Nie wiem, na randkę w McDonaldzie? Nie stać ich na McDonalda. Nie, to jest po prostu tak, że wiesz, otwierają drzwi, najpierw te pierwsze, potem moskitiera, wychodzą na ganek i wyciągają z plecaków stroje shopu w praczy i rzucają się na pierwszy lepszy śmietnik. To jest takie... To jest troszeczkę jak współczesny weganizm. Okay. Błagam, nie mówmy tak więcej. Halloween dla biednych, przebierasz się za shopa. Ja bym się przebrał za shopa, ale to inna sprawa. Ja też, ale pójdę do piekła za ten żart. No. Ale ludzie, ale kurna... I jeszcze mamy w tym flashbacku, mamy nie wiadomo czemu, nie wiem jak się nazywały te dwie postacie z Tridley Doom i Tridley Dan z Alicji w Krainie Czarów, bo mamy na chwilkę ujęcie na trójkę grubych, brzydkich, rudych dzieci, które patrzą na swoją siostrę, która oczywiście jest ładna, która zbiega na dół i wrzeszczy, ponieważ te inne dzieci z tych 20 czy 50, gdy ich siostra umierała i dusiła się, stało sobie na dole i tak. Oczywiście, co to tak, za to creepy jest, rodzina? To jest. Kojarzysz rodzinę Wesleyów z Harry'ego Pottera? Tak. To bierzesz tutaj Alicję z Krainy Czarów i oni się tak rozpędzają, jakby chcieli przebiec przez ten peron 9 3/4, tak mocno w siebie uderzają, że się morfują do jednych postaci. Tak. Do tego jeszcze oczywiście musi być ich tyle, co rodzeństwa Ludwiczka Andersona, więc o matko jedyna, to jest inny film. No. Ja oglądam inny film w tym momencie. I ja tutaj, Sekrety rodziny Pikoków. I to jest bardzo dziwne reality show. To prawda. I znowu chciałem docenić ten film z 2019, bo to nie jest straszne ani trochę. Ani trochę. Mimo, w dodatku wydaje mi się, że facet gra tą córkę. Tak, tak. Nawet mi się kojarzył z Sethem Greenem, jeśli mam być szczery. No mi się kojarzył z wokalistą zespołu Darkness, ale... To możesz powiedzieć. No, nie rozpoznałbym go, gdyby mi w twarz strzelił, więc wiesz. Ale... ale w 2019 mamy bardzo fajnie zagrany dźwiękiem, gdzie ta wykręcona dziewczynka miała komunikacyjne problemy, więc na przykład ona pazurami czy palcami przejeżdżała po podłodze i był taki straszny dźwięk. Wow! I ta sama historia, która tutaj nie działa kompletnie, nie boimy się tej dziewczyny, nie boimy się tego chłopca, który gra dziewczynkę wykrzywioną, nie boimy się w ogóle niczego, ta historia jest po prostu śmieszna, w 2019 zadziałała, ale... Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy. Żeby nie było, domyślam się, że jest sporo osób, które się bało tej sceny. Domyślam się, że może być. Naprawdę? To napiszcie, czy się baliście tej sceny, bo ja jestem, w sensie, ja się bałem, jak byłem młodszy, bałem się kota i bałem dzieciaka z nożem. Tyle. Okej. Okay. Więc... Ścięgna Achillesa. Tak, tak, no mówię, dzieciaka z nożem, no nie? Dosłownie. Ale czego, mówiłeś wcześniej o tym, co nas straszy przez pierwszą godzinę filmu. No i opowiadałeś, nie zwróciłeś uwagi na to, jakie mamy... Scary lub jumpscary. Jednym z jumpscarów jest to, że nasz wraca zabity wcześniej kot, który jest takim demonem. Ty mówisz, że on jest demonem. Tak naprawdę, to on tak nic nie robi. No nie, on wlazł w dżem. No właśnie, w sensie, ale nie o to mi chodzi, ale on nic nie robi jako aktor, że tak, bo drapnął swojego właściciela, gdy ten sklejoną sierść próbuje mu jakoś dotykać przy pysku i bierze kota trochę na Simbę, tylko że pazurami do siebie. Dobra, mój kot może nie, bo jest super wychowany, ale jakbym tak zrobił z kotem, który po prostu jest obcy, ten kot pewnie by mnie podrapał, bo bym go podniósł przy mojej twarzy, jestem idiotą, więc to nie jest demoniczne. Potem ten kot przynosi i wrzuca mu do wanny zabitego szczura.
bardzo plastikowego szczura. I nasz facet, który jest lekarzem... To jest uśmiechnięty pluszak szczura, tak. Stary. To jest uśmiechnięty pluszak. Ale facet, który jest lekarzem, który babrze się w otwartym mózgu, którym nieustannie, wiesz, spędził w prosektorium kupę godzin, nagle panikuje na malutkiego szczura, gdzie nawet krwi nie ma z tego szczura. Wrzucony został szczur, ani kropelka krwi nie wypłynęła w wannie. I on musi się umyć, wyjść i panikuje. Ja i to jest scare. Czego my się tu mamy bać? Ten kot tak naprawdę jest w cholerę niegroźny, co widzimy potem, jak jest zabity. W jaki sposób jest zabity? Masz, jedz mięso, a ja ci wstrzyknę coś. Kurwa mać. Ja jestem w ogóle wielkim fanem tego, bo ten kot, oczywiście zakładam, że grało go 15 różnych kotów. Możecie to zauważyć, przynajmniej dwa. Udało mi się wyłapać dwa różne koty. Możliwe, że było ich więcej, szczególnie tego martwego grał ktoś inny. Jestem zdania, że to jest najbardziej wychillowany kot wszechświata. To prawda. Jak Gage rzuca w transporter kawałkiem żarcia, to ten kot ma to tak w dupie. Tak. A oczywiście to jest jedna z takich podstawowych... I audio jest dodane, pamiętaj. On właśnie kot ma w dupie. Do tego chciałem dojść, że ludzie nie mający kotów, albo nie mający styczności z kotami, może gdzieś jakoś to przeoczą. Ale wiecie, ja jak mówię, to ruszam mordą. Kot jak miauczy, to zazwyczaj jakaś mimika tam też jest grana. Nawet się chociaż głowa ruszy, a tego jest tak. Kot... I słyszysz nagle... Pół biedem, on wiesz, ty zrób pozycję kota. Co? No zrób teraz pozycję kota, że... Z jody? Jogi? No w sensie, nie ruszaj się tak, jak w filmie było. No. A w tym momencie mamy dźwięk. Miau! Więc dopasujcie jedno do drugiego. Koniec. No. Możesz... I to nie, żeby nie było. To nie jest jeden raz, żeby tak było. No. Oni te piski, miałki, mroczne pomruki, które są cały czas, dodają kotu cały czas. I to jest śmieszne, niestraszne. Znowu, w 2019 kilka razy, ja patrzyłem na to, ten kot, dbają o to, żeby on faktycznie miauczał lub dar mordę, że tak się wyrażę. Ale zwracam szacunek. Ten Church grający scenę uśpienia najwyraźniej znał sztuczkę, bo ja dalej się zastanawiam, to jest trochę creepy, jak on, to wygląda jakby ten kot został, nie wiem, jakoś naszprycowany czymś. Tak. Ja się jest boję, tam że oni problem. To mogli zrobić. Niby na końcu, ja czekałem na koniec napisów, jest napisane, że żaden zwierzaczek, ale faktycznie dostaje zastrzyk i dosłownie rozpływa się. Rozpływa się. Aczkolwiek gdzieś w ciekawostkach było, że ponoć najtrudniejszą sceną wcale nie było to, tylko to, żeby on zjadł wielki kawał, ja nie wiem, co to jest, kurna, ribeye, jakiegoś kotletu. Cholera wie. W ogóle zauważcie sobie, oglądacie kiedyś kreskówki, Myszkę Miki, Duffy'ego i tak dalej. Tam jest takie z Toma i Jerry'ego, że jest ogromny kotlet z takim białym w środku i Jerry go zjada. Wyobraźcie sobie, że kurna pan doktor, który jest właścicielem kota, zamiast dać mu karmę kociom, cokolwiek, on mu takiego kotleta przynosi i ten kot, o, jestem demonicznym kotem, to zjem. Mój kot nie dotknie, jeden z dwóch kotów nie dotknie surowego mięsa. Choćby nawet posmarować to, nie wiem, najsmaczniejszym tuńczykiem. Jakbym mu tuńczyka najpierw przedstawił ich i na jego oczach zabił, to on go nie dotknie. A ten kot się tak rzuca. Ja nie wiem, czym oni nafaszerowali to mięso albo tego kota. Wystawiam, że oni czekali z miesiąc, nie jedz tego. Masakra, ale masakra. Jak ten kot się rzuca, jest autentycznie wkurzony i autentycznie w końcu się cieszy, że je, bo to wow, tak wygląda. Wow. No. Ale a propos kreskówkowych motywów, mamy jeszcze oczywiście cudowną wywrotkę pana doktora, jak przechodzą przez stertę krzaków. Przecież to jest scena totalnie... Tak. W życiu się nie spotkałem z człowiekiem, który ma tak słabą koordynację ruchową, że nadepnął na jeden patyczek i zamiast zrobić to, co każdy człowiek, w sensie łapie się rękoma i trzymam i lecę na mordę troszeczkę, albo na dupę, to on naprawdę, on jest jak trochę taki Circus du Lay. Tak, im więcej sal zrobię, tym lepiej. I tak mu nic nie jest swoją drogą. To są jedna z dwóch scen, jeszcze jest jedna, jak wstaje drastycznie z łóżka i ona już wygląda dość realistycznie i obawiam się, że aktora mogła boleć głowa, bo on się tak zerwał z tego łóżka i tak przypieprzył, tak, że mnie trochę cofnęło. Jest jeszcze jedna taka scena, jak się dzieciak wywraca, ale ogólnie to o wow. No nie, no mamy kingową kreskówkę, która się dziwnie posklejała, tak jak ten Church do trawnika. Ja się tutaj zastanawiam, to zapytam się ciebie najpierw, czy oglądając teraz, bo wtedy byliśmy młodsi, oglądaliśmy ten film, trochę się baliśmy. Czy teraz oglądając ten film, to był jakikolwiek moment, który uważasz za naturalnie straszny, trzymający w suspensie? Bo ja miałem ten problem, że niestety ten film w większości mnie męczył, irytował, znudził, a to, co kiedyś na mnie super działało,
teraz przyszło tak późno, że już miałem kompletnie dość tego filmu, gdy doszło do tego, co jest straszne. To jest ten kingowy suspense z tamtych lat, który ja mniej więcej kumam, ale przez to, że wiem, czego się spodziewać w którym momencie. Więc wiem, że jeżeli na pierwszych 30-40 minutach pójdę sobie zrobić własny chleb upiec, a potem zrobię z niego kanapki, to niewiele mnie ominie. I jasne, najwięcej mięsa jest pod koniec. I to dosłownie mięsa, bo są przepiękne, gorowe efekty. I tutaj szapoba, ale to oczywiste, bo później ci ludzie poszli pracować do naprawdę dużych rzeczy. Jednak ten początek, on zanudzi człowieka. Bo to, że ten kot wrócił, nic nie zmieni. Kompletnie nic. My tylko potrzebowaliśmy wiedzieć, że hej, martwi wracają z zaświatów. Tyle, powinniśmy wiedzieć. Ale nie, dobra, kot stał się trademarkiem tego, nie ma sprawy, niech będzie. Ale nic tam się nie dzieje. Po drodze dostajemy historię o wykręconej Zeldzie z przeszłości. Dostajemy historię o powracającym dzieciaku z czasów II wojny, którego też oczywiście zaatakowała ciężarówka. I też jest to flashback, powiedz, 70 minuta, to jest mniej więcej. Tak absurdalny flashback, gdzie w ogóle zauważamy, że mieszkańcy Ludlow w stanie Maine kochają palić rzeczy. I ludzi. O to chodzi, że oni chcą, bo powraca dzieciak oczywiście z tego indiańskiego cmentarza, jest odmieniony, jest demoniczny, zatraca umiejętność mowy, zaczyna cytować Frankensteina, potwora Frankensteina, przepraszam, i generalnie chcą uratować jego ojca, każą mu uciekać, a potem podpalają mu chatę. No, żeby nie było, w analizie, którą oglądałem, tej taka, która tłumaczy wszystko, czego ja nie rozumiałem, mamy zrozumieć, że ojcu już odwaliło, ponieważ nie potrafi zaakceptować śmierci syna i cały film nieustannie wraca nieumiejętność akceptacji nieuchronności śmierci. To są tematy, które przerabia King. To, że ja to dowiedział, to, że ten człowiek mi to powiedział, to ja się bardzo cieszę, bo film tego nie pokazuje. No ja jestem zdania, że po prostu mieszkańcy tej niewielkiej mieścinki, która składa się z ulicy i trzech domów i szkoły i samochodów, mają totalnie w dupie, jak działa własność. Spalmy mu demonicznego syna? Odpowiedź B, jego samego? Odpowiedź C, psa, żeby nauczył się, że chowa się tylko swoich? To cytat z filmu. Czy D, cały dom? I całe miasto krzyczy, wybierz D, panie! No. Pędzą z tym całym dobrobytkiem, Boże, dobrobytkiem. No, przybytkiem, to nie był duży dobrobyt. Dobrodziejstwem inwentarza, które sprawi, że pół chałupy się spali. No, ja uwielbiam, no super, super. Ja uwielbiam, w tym całym flashbacku jest początek tego, żebyśmy zrozumieli, że temu chłopcu, młodemu mężczyźnie, który wrócił z wojny, ale niestety umarł. Wiecie, o co chodzi? Nie zabili go naziści, zabiła go ciężarówka. To w ogóle jest dla mnie taki piękny foreshadowing, że ciężarówki są bardzo złe. Mateusz, rozumiesz, o co chodzi? Mam sprzedać swoje matchboxy. Nie. Że Maximum Overdrive. To są te same ciężarówki, one potem przejadą. Ale żeby to pokazać, musimy zrobić scenę, gdzie ja nie wiem jak. Ten ziomek przy swoim domu wykopuje nagle nogę, którą je, czyjąś. Moje pytanie jest, dlaczego ten ojciec ma zakopane pod swoim domem czyjeś nogi? Widziałeś matkę w tych retrospekcjach? Ale to była męska noga z Adidasem, swoją drogą, raczej nie z lat 40., co w ogóle jest dla mnie najśmieszniejsze. Bo tutaj przeskakujemy. Wiktoria, wiktoriańskie czasy, II wojna światowa, Adidasy, które są z lat 60. To jest taki film, który jest trochę takim zaklinaczem czasu. Wiesz, jak się przyjrzysz na tych zdjęciach Wehrmachtu, to jak się kończy mundur, to się zaczynają Adidasy. Nie, ale tak serio, ten film strasznie skacze. I jeszcze po tym wszystkim nasz przewodnik duchowy, dosłownie i w przenośni, będzie ściągał żonę z powrotem do Maine i mamy najdziwniejszą wersję Kevina samego w domu.
mi się to tak totalnie skojarzyło. W którymś momencie wynajmę sobie samochód, okej, dobra, nie ma sprawy i duch kontroluje psychicznie wszystkich dookoła. Tak, sześciusieńki. Ma taki plot armor i takie skille, że o, ja nie mam żadnego samochodu teraz. Już masz. Dobrze, no. Jednak mam jeden samochód. Uważaj, zaraz pęknie ci opona. O nie, pękła mi opona. O, demony chcą cię stąd odwieźć. O, ale za chwilę. O, zaraz złapiesz stopa i tak. A nie, złapałeś tego jako, ja to złapałem jako taką niezwykłą, nagle komedię, takie buddy comedy, gdzie ona z tym duchem, ona tego ducha nie słyszy ponoć i nie widzi w ogóle, on cały czas jest przy niej i jej pomaga, to jest takie trochę właśnie buddy comedy, że niedobrana para, która podróżuje przez Stany i naprawdę te jej sceny nie są takie, o Jezu, zaraz, przecież kurna, ten mój głupi mąż, pewnie dziecko, nie wiem, co z nim zrobił, albo zaraz sam sobie popełni samobójstwo, nie mamy tego elementu kompletnie, tylko takie ha, szczególnie, że ten Tomek jeszcze usiedzi, nie wiadomo czemu, on odjeżdża z autostopowiczem, w sensie z ciężarówką kolejną, w której on zostaje i mówi, nie mogę ci już bardziej pomóc, nie, bo nie dopuszczą mnie duchy. Przedtem byłeś w środku domu, przy łóżku ich, a teraz nie mogę przekroczyć. Wracam z tym przystojnym mężczyzną, który prowadzi tą ciężarówkę. What I the ma hell? 666 na boku. Nie, no to jest, właśnie o tym mówisz, o tym skakaniu, to jest tak dla mnie męczące i tak naprawdę horror zaczyna się na ostatnie 15-20 minut filmu, który trwa godzinę 50 prawie, gdzie wraca nas Gage, który okazuje się być dla mnie troszeczkę nieudaną wersją laleczki Chucky. No, mimo tego, że aktor gra fajną robotę, i mamy tam jeden gore element, że tam tnie, potem oczywiście jeden, że gryzie naszego biednego Jada, potem, że oczywiście, że jeszcze zabija mamusię. I to wszystko, gdyby to nie ciągnęło się przez 20 minut chodzenia po pustym domu, o Jezus Maria, to mogłoby naprawdę trzymać w napięciu. Ale gdyby to przesunąć dużo wcześniej, albo gdyby po prostu rozwiązać problem pierwszej połowy filmu, gdybyśmy chociażby zrobili Sąsiadów, co zresztą zrobił film z 2019, i gdyby kot był Sąsiadów i kot umarł, co widzą nasi bohaterowie, nagle kot wraca po kilku dniach. I nagle mamy już, aha! I kiedy oni pili, no to nagle dowiedzieliśmy się, dlaczego ten kot wrócił. I ten kot w tym momencie, kiedy nas zadrapie, no to nagle już mamy dużo przyspieszenia akcji i mamy logikę, którą można zrobić. Ale tutaj już nie nawet ma logiki. Ten film można by pociąć tak, żeby miał więcej sensu, bo tutaj materiału jest naddatek. To nie jest tak, że trzeba by coś dograć, żeby coś wyjaśnić. Tak. Ten film wyjaśnia za dużo rzeczy, które nie powinny być wyjaśniane. Mhm. Jeżeli byśmy mieli na początku nie 15-minutowy przejazd po cmentarzu i voice-over naszego creepy sąsiada, jak był dzieckiem, tylko byśmy na przykład dostali kilka scen z Zeldą. Mm-hmm. Nie wiemy, gdzie to jest. I w którymś momencie nagle okazuje się, że ona zaczyna z powrotem widywać Zeldę, bo coś demonicznego dzieje się w tym mieście. Gdybyśmy zobaczyli, że te tiry jeżdżą wolniej normalnie, ale kiedy wjeżdżają do tego miasta, coś im odbija, bo tak jest w książce. A, okej. Okay. Chodzi o to, że to miasto jest epicentrum jakiegoś takiego zła. Tak, bo tam mamy to, właśnie, bo się pojawia słowo, którego nie użyliśmy przez 43 minuty naszego podcastu, Windigo. Dobrze mówię? Wendigo. Wendigo, widzisz? Są Indianie, więc jest prawie pewne, że będzie jakiś skin changer czy coś w tym stylu. Wendigo jest taką, podejrzewam, że złotą jedynką, jeśli chodzi o te wierzenia. To jest coś, co może wyglądać jak coś, na czym ci zależy i brzmieć jak coś, na czym ci zależy. Czy to nie brzmi idealnie jak sposób na wykorzystanie tęsknoty za tym, że dziecko ci umarło przez twój błąd? Czy to nie brzmi jak żerowanie na poczuciu winy, że obserwowałaś, jak umierała twoja siostra, tam 57. Brzmi idealnie. Zwierzątka? Pewnie, że tak. Tak. I w książce, ponownie, w materiale źródłowym, nasz główny bohater spotyka się face to face z tym czymś. I to tłumaczy wiele. Mhm. I szczerze, nie pamiętałem opowiadania. Nie pamiętałem do końca tego filmu, bardziej pamiętałem wersję z 2019, bo ją oglądałem relatywnie niedawno. I w którymś momencie tak się zacząłem zastanawiać, hej, a przecież
Przecież to jest, to było w książce było Wendigo. No właśnie, w sensie... To ma sens. Film to ci ma przypomina... Sens. Przypomniał ci, w sensie przez swoje błędy przypomniał ci to, co było lepsze. I uważaj, ja nawet nie mam problemu z tym, że rezygnujemy z tego indyjskiego i tak dalej. Nie, ale wtedy w tym nagromadzeniu już jakbyś jeszcze dowalił Wendigo, to ja bym się prawdopodobnie tak, ja bym zżygał z przebodźcowania. Ja bym całkiem wyrzucił tą siostrę. Ja bym wyrzucił tego, tą opowieść z II wojny światowej. Albo że oni albo zrobił to mądrzej, czyli na przykład ten dom wciąż stoi rozwalony, jego rudery też jest w sąsiedztwie na przykład. I oni tam, te dzieciaki tam wbiegają, bawiąc się i znajdują coś. Żeby te elementy nie były nieustannymi jakimiś powrotami i żeby dziecko wróciło wcześniej, nie w minucie. Nie, swoją drogą, jedna rzecz, która jest bardziej dla mnie bolesna, jeżeli te zwierzęta i te potwory wszystkie wracają, to nie muszą od razu mordować. Dajmy im dzień. A tutaj dziecko wraca i od razu dziecko jest laleczką Chucky. Wbiega, zabiera skalpel tatusiowi, zabija wszystkich i potem się chce bawić. Bardzo i jest takie smutne. Bardzo tak, prestiżowy skalpel. W życiu nie widziałem, że skalpele są tak trzymane. Szanuję, że w ten sposób są trzymane. Mam dwa w szufladzie, leżą luzem. Więc jakby... Ciężko wiesz, to jest tak, jak odchodzisz z policji, dostajesz zegarek. To ale on nie odszedł. Ale on zmienił parafię. A może. Słuchaj, ale mówiłeś o jednej rzeczy dobrze. I ja nie chcę, żebyśmy mówili tylko, że ten film jest beznadziejny, że jest straszny, bo... Ma swoje momenty. W sensie tu jest dużo pomysłów fajnych, bo i książka ma pomysły, tylko że adaptacja polega na umiejętności zrezygnowania, najczęściej zrezygnowania z czegoś. To zresztą nie jeden reżyser ci powie, że dobra adaptacja polega na umiejętności cięcia, a nie dodawania. Podejrzewam, że Kubrick powie dokładnie to samo o filmie na podstawie Kinga. Dokładnie, to jest cudowna sprawa, że to jest tylko podstawa, ale... Są te rzeczy dobre i poza tymi pomysłami, poza tym, że dziecko moim zdaniem gra fajnie, to creepy dziecko, bardzo ładnie gra mordercę malutkiego, który jest też słodziutki i olejmy całkiem to, że nagle to dziecko się ubiera jak dziewczynka wiktoriańska. Nie ma to żadnego uzasadnienia, po prostu się tak ubiera. Hej, Wendigo by się mogło zmienić, żeby bardziej wjechać ci na psychikę. Ale co to jest Wendigo w tym filmie, nie? No właśnie, a plus dlaczego ten obrazek miałby wpłynąć na psychikę? Nie rozumiemy, ale mamy za to ładne efekty praktyczne, których jest to prawda 5 na krzyż i najlepszy efekt praktyczny pojawia się w ostatniej minucie filmu, w ostatnich 30 sekundach, gdy, uwaga, spoiler, wraca żona, ponieważ naszemu mężowi odwaliło się na tyle, że ledwo żona nie żyje, powiedzmy 2 godziny, on biegnie teraz, bo teraz ja ją uratuję, teraz mi wyjdzie dobrze, gdzie ją zakopać i ona wraca do niego, nawet nie wiem, czy w ciągu 3 godzin, mimo tego, że 100 godzin musi pokonać w jedną stronę. I żona ma, nie wiemy jak, ma wydłubane oko i ma taką piękną dziurę i z dodatku ma jeszcze tam, ktoś tam wężyk podłożył i z jednego malutkiego miejsca cieknie glut. Ropopodobne. I to jest najlepszy efekt w całym filmie. Widzimy go na 30 sekund przed napisami końcowymi. Chryste panie! I to uwaga, w końcówce, która podobno została dograna na ostatnią chwilę, ponieważ film nie miał się tak kończyć, i oni stwierdzili, dobrze, to niech się skończy brutalnie. To jest najlepszy ruchomy efekt, a najlepszy nieruchomy moim zdaniem jest martwy sąsiad z wyrżniętym fragmentem żuchwy. Wygląda cudownie i podobno jest, przynajmniej taka anegdotka krąży, że policjant, który odwiedzał plan zdjęciowy, zobaczył te, bo to jest w sumie tylko po piersie zrobione, zobaczył to i zwymiotował. Więc jeżeli to jest prawda, to szanuję. Ci ludzie później pracowali przy, zdaje się, że którymś Fredim. Na pewno przy Fredim. I później poszli chyba do Marvela, o dziwo. No, tego nie wiedziałem, to muszę przyznać, ale przy Fredim pamiętałem. I widzicie... Przy Fredim w ogóle ten młody też pracował. Tak, masz rację. Przy nowym koszmarze Frediego. Tak. Przy piątym Freddy, 90 bodajże Les. Piąty rok. Swoją drogą bardzo fajnie tam grał i znowu ten dzieciak miał talent do bycia creepy. To jest jego najlepszy talent i robił śmieszny głosik i to jest faktycznie jego głosik. Miał taką zdolność, że miał taka nie umiem niestety, ale polecamy. Więc Jezus Maria, ja zastanawiam się dlaczego, w sensie inaczej, dla mnie ten film po raz kolejny jest dowodem na to, że najlepszy King to jest kampowy King. Wiesz, jaki jest najlepszy King? Filmowy, mówię pisany. Filmowy, nie książkowy. No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że ogólnie nie. Najlepszy King jest w momencie, kiedy ty sobie wszystko wyobrażasz. To jest dokładnie to samo, co z Lovecraftem. Wiele rzeczy można pokazać, ale jak je pokazujesz, to zaczynasz tracić cały ten magiczny i taki
niewyjaśniony element. I podejrzewam, że właśnie do tego zmierza też ta twoja kampowość, a przynajmniej próba wskazania, że kampowość bardziej popłaca, bo w momencie, kiedy traktujemy się na serio, każde niedociągnięcie boli 10 razy tak, bardziej. Tak widoczne. A w momencie, kiedy coś jest kampowe, to przeżyjesz to, że gościowi głowa eksploduje. Przeżyjesz to, że nie wiem, jest wciskane. Cholera jasna, no, mówimy o ciężarówkach, które krążą wokół stacji benzynowej. No. Nie wierzę, że ja to będę oglądał. Tak, to jest najlepsze kino, ale przypomina mi się film, który chyba kilka lat wcześniej od Toma Hollanda, reżysera, który także współpracował z Kingiem, także robił filmy dla Kinga, między innymi Langoliers robił, który ja kiedyś z chęcią tutaj przeanalizujemy. Oj, te efekty. Tak jest, ale też aktorstwo, tam genialne aktorstwo jest, i nic, bo to jest chyba miniseria, też się nic nie dzieje przez tego czasu. Ale Tom Holland wcześniej zrobił Fright Night, którym dostaliśmy potem wersję z Colinem Farrellem. I Fright Night wyszło chyba 3-4 lata wcześniej przed tym przed cmentarzem. I to jest o kolesiu, który jest wampirem, gdzie mamy idiotyczne efekty specjalne. Idiotyczne, w sensie mnóstwo praktycznych, przesadzonych efektów. Mamy postacie, które są takimi debilami. Jakby ktoś nieudolnie przygotowywał odcinek Buffy'ego. Trochę tak. Buffy. I niektórzy byś pomylił, że to są wilkołaki, a nie wampiry czasami. I teksty, dla mnie wciąż, najlepszym tekstem jest, że jeden z nowych, świeżych wampirów do innej postaci, którą złapał, krzyczy dinner's in the oven! Mega takim kobiecym, piskliwym głosem, tylko że nie jest kobietą. Wow! I dlatego ten film działa, bo bawi się konwencją, nie do końca świadomie, bo Tom Holland nie do końca był świadomy tego, ale my się z tego śmiejemy i ja wrócę do tego filmu częściej, a nikt nie wraca do wersji z Colinem Farrellem z 2018 roku, która próbowała być w miarę poważna i w miarę też taka młodzieżowa. O to chodzi. Ja się jej do tego stopnia boję, że jej dalej nie widziałem, ale słyszałem wszystkie te zarzuty. Niedawno sobie odświeżałem Fright Night i chyba w końcu to obejrzę, bo to jest... To brzmi jak roller coaster emocji. Tak samo jak drugi cmentarz. Tak, drugi cmentarz dużo bardziej bawi się konwencją. W sensie jest lepszy, bo ogranicza pomysły, bo daje nam nastolatka bodajże, nastolatki tak. są. I już ucina prawie każdy z tych elementów, miliarda flashbacków, miliarda tych rzeczy. I nagle po prostu bawimy się tym, że jest zło, które wraca i tyle. Z dwójką jest jeszcze taka ciekawostka, że oczywiście gra tam ten dzieciak z Terminatora, to jest jedna rzecz. Tak. A druga rzecz jest taka, że to miała być początkowo ta dziewczynka, która przeżyła. Mhm. Jednak studio powiedziało, a kto, jaki biały heteroseksualny mężczyzna będzie się utożsamiał z dziewczynką? Dawać mi tutaj Terminatora młodego. No i dali Terminatora. I ten film też jest takim... Właśnie zastanawiam się, czym on jest, bo on też jest na... On jest 9.2, więc już jest lata 90. Ale mamy tutaj obrzydliwe efekty. Momentami mamy wrażenie, że oglądamy po prostu Evil Dead Sama Raimiego. Jest piesek, który zdecydowanie lepiej gra niż Church. Mimo tego, że twórcy też tutaj dość dużo dźwięków podokładali bez kłapów. Ale oj, tam się dzieje tyle dziwnych rzeczy. Łącznie z dzieciakiem, który się w ogóle nie nazywa Clive Barker, tylko nazywa się Cliff Parker. I ty... Wiesz co, dla mnie w dwójce jest plus... W sensie, gdyby ktoś pewnie podchodził tak, nazwijmy to, obiektywnie, próbował na sucho ocenić, prawdopodobnie powiedziałby, że dwójka jest gorszym filmem niż jedynka. Mhm. Ale... Ja się świetnie bawiłem. No właśnie, inaczej, w sensie, ale świetnie. Dwójka... Jest bardziej nieudanym, niezrozumianym materiałem źródłowym, nie jest lepszym horrorem, ale przez swoje błędy przynosi więcej fanu odbiorcy. Jedynka przez swoje błędy męczy odbiorcę, mimo tego, że ma te dobre pomysły, dobre efekty i dobre aktorstwo dzieci. Moim zdaniem dzieci grają tutaj dobrze. Ale wiesz co, powiem tak, wydaje mi się, że warto tutaj domknąć powrotem. Bo na początku wspomnieliśmy oczywiście, gdy wymieniałeś rzeczy, które są w tym filmie, wymieniłeś wszystkie rzeczy, które dotyczą książki Kinga i filmów, i wspomniałeś szybko o dziewczynce, która ma sny. Przypomnijmy o tym, że to jest kolejny wątek w tym filmie, że dziewczynka ma sny, które opisują to, co się dzieje naprawdę, rozpoznaje postaci duchów i ten element wraca często,
poświęcony jest może w całym filmie 10-15 minut. I to nic nie znaczy, donikąd nie prowadzi i o kant dupy rozbić. 15 minut! Ale nikt nie ma problemu z tym, że dzieciak opowiada o tym, hej tato, śnił mi się, że zginął mój kotek. I go zakopałeś tym panem daleko na jakimś cmentarzu. I wrócił. Tak. Nie. Nie, absolutnie nie. Wiesz, gdyby moje dziecko kilka razy trafiło, że to, co ja robię za jej plecami, to ja bym najpierw sprawdził, czy gdzieś kamer nie ma, a potem bym zaprosił do egzorcysty. Ja do Kinga, żeby mu powiedzieć, że miał rację w tych wszystkich książkach. Bo jeszcze, żeby było subtelniej, żona mówi do męża nie per mąż, nie po imieniu, nie, nie. Ona mówi oczywiście do niego per doc, czyli tak jak nazywał się dzieciak w lśnieniu. Trzeba, oczywiście, bo to wszystko musi się łączyć. Wszystko. Redrum. Tak. I na koniec wywam złe rodzina. Nie, na końcu się mówi dead is better. Znaczy, to nie jest taki niski, to nie jest Tony Todd, to jest inny troszeczkę głosik. Nie mogę sobie teraz... Sometimes death is better than living. Inna sprawa, dead, a nie death. Dead is better. Dead. On nie mówi death. A w ogóle jeszcze mieszają mi się z Frankensteinem znowu, bo tamten tak. Dzieciak z wojny mówi właśnie I love death, dislike tak. Living. Ale wydaje mi się, że to idealnie możemy... To będzie moje ostatnie pytanie do ciebie właściwie, bo ja miałem jeden problem jeszcze z tym filmem. Ja nie rozumiałem ludzi. I wiesz, ja z reguły oglądam filmy, nie włączam żadnych napisów, nic z tych rzeczy. Oglądam po prostu ścieżka oryginalna. I tutaj złapałem się na tym, że nie rozumiałem tego, co mówił Judd. Nie rozumiałem, co mówi pokojówka sprzątająca, która popełnia samobójstwo. Uwaga, właśnie. Mamy postaci, która popełnia samobójstwo i która nic nie znaczy. Nie rozumiemy. A! I ona ma jeden z bardziej creepy tekstów. Dla mnie tak. Mega jest creepy tekst. O, dobrze, że pani wyszła za lekarza. Też bym chciała, bo wyleczyłbym mi ból brzucha. Tak, bo mam raka prawdopodobnie. Ja, ona nie mówi, ale domyślamy się, że coś. I nagle mówi, popełniam samobójstwo, tu se przypnę coś. What the f... W każdym razie, ona ma akcent beznadziejny. Nasi główni bohaterowie mówią po cichu, mało otwierają ust. Oj, jakim nasz główny cudem? Bohater gada momentami jak robot. Jest... Robot pozbawiony jakichkolwiek emocji. Co mnie jeszcze bardziej boli, że pierwszym pomysłem na casting był Bruce Campbell. Którego ja się cieszę, że go tutaj nie ma, bo zmarnowano by film. Gdyby to było zrobione na porządnie, to tak, ale Jezus Maria, jak może być tak, że w tym filmie najlepszą dykcję ma najmniejsze dziecko? Które przecież... ledwo chodzi, ale lepiej gra. Ale szybko biega do ciężaróweczek, żeby nie było, a złapałeś foreshadowing, to będzie może ostatnia rzecz. Mówisz o kolorkach? Kolorki tak, bo mamy żółty kolor, oznacza śmierć najczęściej, ale nasze dziecko małe ma taką zabawkę, coś w stylu ciężaróweczki, która jest na takim, i ona tym ciężaróweczką uderza w ścianę i ta ciężaróweczka się rozbija jakieś kilka minut przed tym, jak samo się rozbija. Panie King, aleś pan namodził. No, ledwo skumałem to. Wiecie co, skończmy to już. Ja nie wiem, Mateuszu, ja już jestem zmęczony tym filmem. Został nam jeden King. Możecie zgadywać jaki. Nie musicie zgadywać jaki. Dostaliśmy od was, chciałem wam podziękować bardzo, bo dostaliśmy od was ponad 100 komentarzy, jeżeli chodzi przez cały kwiecień, gdzie pojawił się hashtag Maksimum Mateusz. Skoro pojawiło się ich ponad 100 łącznie, Mateusz zgodził się na ten film. Co więcej, ja nawet zamówiłem sobie z Wielkiej Brytanii wydanie Blu-ray, które leci do mnie i trzymam kciuki, bo tam jest jakieś super dodatki. Zatem ostatni nasz odcinek to Maximum Overdrive, film w reżyserii Stephena Kinga, gdzie ścieżkę dźwiękową robiło AC/DC, jedną z głównych ról gra Emilio Estevez, czyli brat Charlie'ego Sheena. To jest moim zdaniem złoto i będę przekonywał przez przynajmniej godzinę Mateusza, że powinien kochać ten film bardziej niż nienawidzi Kinga. Ja chciałem tylko dodać, że tak jak bardzo subtelnie w cmentarzu był foreshadow wypadku, tak my opowiadając o dzieciach potrącanych przez tiry, mówiliśmy tak naprawdę o Maximum Overdrive i mnie za tydzień. Czuję się już potrącony, a jeszcze nie odpalili tira. Za tydzień będziesz ten film kochał. Skończymy materiał, a ty powiesz... Od dzisiaj robię tatuaż Maximum z tą mordą Green Goblina z jednej ciężarówki. To bardziej akceptowalne, bo jeszcze bym wkręcił ludziom, że to Green Goblin. Dobra, jak widzicie, mój kot nie pozwala mi wyłączyć, ale chciałem wam wszystkim...
No, to był mocny miesiąc z Kingiem. To był mocny miesiąc. I ja chciałem wam bardzo podziękować za wasze propozycje, które daliście, bo ja zrobiłem sobie taką listę tytułów i zapomina się, jak dużo jest złota z Kingiem, jak bardzo dużo tytułów wyszło telewizyjnych i tak dalej. Będziemy mieli o czym gadać. Zatem za tydzień Maximum Overdrive możecie proponować, co będzie w maju, co w czerwcu. Proponujcie nam, bo wy dajecie nam najlepsze pomysły. To od was dostaliśmy m.in. Rowhead Rexa. Zatem dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. A takie duże dziękujemy. Do usłyszenia zatem za tydzień i tradycyjnie tabanga. Uhu.